A ja zaprawdę do jeszcze raz czekam na żonę, bo my robili świadkowie uchowy rodziny, system. Skrócili nas. Zakaz macie w Rosji za rozbijanie rodziny. Jest jedna miara, to jest 4-5, a religii jest tysiące. Jak ktoś jest w religii katolickiej, nagle świadkowie rozbijają. No gdzie mamy? Ale nie, nie pójdzie. Na raj ma być na ziemi. Ludzie nie zaczepiamy, rozumiesz? Ale my głosimy prawdę Chrystusa, gdzie apostolskie demosy. Jesteśmy świadkami Chrystusa. Jak ktoś nie chce, to chyba być grzeczny, wymaga odsunąć. Tak, ale tyle lat się nie widzieliśmy. Ile? 2 lata, pandemia. Ja się cieszę, że żyjecie. Powiedzcie, jesteś królowa w Lewinie 50. Powiedzcie świadkom Jehowy, że zginą w Armagedonie, jak się nie nawrócą do Chrystusa. Jehowa się zamiłował w Ameryce, was uszukał. Nie wolno was, nie wolno. Chrystus daje życie. Chrystus daje życie. Apostoł Paweł służył Chrystusowi. Widzisz, kobieta rządzi. Ty nie masz słowa, to kobieta ci rządzi. Przyjdźcie do mnie na kawę i porozmawiamy. Ale my tam nie robimy, żeby na taki nachalny. No ale za co mnie nienawidzisz? Co ci zrobiłem, bracie? Ja cię nienawidzę. No tak, nienawidzisz. Ale cię nienawidzę. Zamiast się ucieszyć, że brat Boga w Chrystusie, a nie w Jehowie. Bo Chrystus nie jest podzielony. Apostoł Paweł służy Chrystusowi, nie Jehowie. Jehowa to jest firma, to stoi na stojaka. Ale na stojakach stoicie, nie wolnik was nie woli. I teraz przyjdzie koniec kłamstwa. I gdzie pójdziesz? Chrystus daje życie. Moja żona wróci, ja będę królem. A ty masz żonę i co robisz? Żona ci gdzie prowadzi? Jesteś niegrzeczny. Jak prawdę mam przekazać? Nachalnie. No to osągaj nie dalej. Ktoś nie chce, to nie chce. To przyjdź do mnie i zaproś mnie. Podziękuję. Patrz, masz dwóch świadków Chrystusa, gdzie apostolskie donoszą? Dwóch świadków. Zobacz, w Słowie Bożym. Srebrzance, gdzie apostolskie donoszą? Dwóch świadków Chrystusa. Bogdan Urszulka. A świadkowie Jehowy, no kilka lat ich nie widziałem. Myślałem, że nie żyją, ale żyją. Cieszę się. No to świadkowie Jehowy w Srebrzance mamy świadków Chrystusa. Ja jestem nachalny, ale jak mi rodzinę rozbijali jako system, to nie byli nachalni. No i po prostu. Ameryce służą. Gdy wstąpi na was duch prawdy świętej Chrystusowej, ducha prawdy wrzucili, bo się boją ducha prawdy, uciekają, są kłamcy. Otrzymacie moc i będziecie moimi świadkami, czyli Chrystusa. W Jerozolimie, całej Judei, Samarii, aż po najdalsze miejsca na ziemi. 5. Bo Jan chrzcił wodą, lecz wy wkrótce zostaniecie ochrzczeni duchem prawdy świętej Chrystusowym. Jana 14:17. Duch prawdy. Gdy więc zebrali się razem, zapytali Jezusa, królu Izraela. 1 Jana, Ewangelia Jana, 1 rozdział 47. Król Izraela, Syn Boży. Jana 19:15. Nie mamy króla, tylko Jehowa, święta krowa uciekł. Pokażemy srebrzance, że Jehowa, święta krowa jest fałszywym Bogiem z Ameryki. Rozbija rodziny, moją rozbił, 20 lat czekam na żonę. A Bóg Chrystus będzie tworzył i łączył doskonałe rodziny. Co Bóg złączył, żaden Jehowa, żadna religia nie będzie tego rozbijać. Żaden system policyjny, żaden system, który jest stworzony przez diabła. Celibatów, katolików, księży, którzy się nie potrafią ożenić, bo mają celibaty. Chrystus daje im celibat. Tak samo jak Judasz zdradził Chrystusa, powiesił się, poszedł do piekła katolickiego, bo tam jest lepiej, jak tu będzie was sumienie palić. Objawienie 9:6-21. Takie będą piekło sumienia. Oni się boją prawdy? Całe życie siedzą w Jehowie, nauczają jako publiczni nauczyciele, a Chrystus jest jeden nauczyciel. To jest ich przykład. Zamiast się ucieszyć, że mam w ręku ich Biblię i co tam nowego, Bogdan, powiesz? No to jeszcze pokażemy o tym apostole Pawle, bo to jest nie do podważenia, że on się nawraca. Apostoł Paweł, szabeł jeszcze. Kim ty jesteś? Prześladował uczniów... Królu Izraela, tu Pana Diabła, Jehowę wpisali. No za Chrystusa. Pana dali Jehowa, ale tu macie Pana Diabła z kopytkami. A się podatku. Nawrócił, no to... A ten Chrystus. Ktoś rzekł, ja jestem Jezus, czyli Emanuel, Jezus, jest jeden prawdziwy Jezus, którego Maria urodziła, apostoł Paweł się nawrócił do Jezusa, nie do Jehowy świętej krowy. I apostoł Paweł Jehowy nie znał, bo się świadkowie Jehowy nie byli aktywni jako fałszywy prorok. Dopiero teraz się wyłonili i stoją na stojaczkach na świadectwo na swoją śmierć, bo nie wierzą w Chrystusa, który ich zbawił, wykupił krwią doskonałą,
I oni naśladują Chrystusa, ale Jego prawdy nie chcą głosić, tylko Jehowę i straszą ludzi Armagedonem. Na cały świat głoszą i są mordercami. Jana 8,44, 1 Jana 3,15 mordują. Ja im nic nie zrobiłem. Poza tym, że 6 milionów na stare miliony dawaliśmy na salę królestwa, na budowę. I ta ich sprawiedliwość jest, że nie bójcie się tych, co wojny zabijają, bo oni duchy na wieki, jak faryzeusze, bluźnią przeciw duchowi prawdy. I oni głoszą na śmierć swoją. Nadejdzie koniec kłamstwa, drugi Tesaloniczan. Jehowa unicestwi wszystkich. Bo każda religia ma swego Boga i każdy religijny Bóg głosi śmierć. Tylko Urszulka, ja, Bogdan i Zbyszek zmartwychwstanie pierwsze. Objawienie 20, rozdział 6, werset. Głosimy wam pierwsze zmartwychwstanie. I tu jest Jehowa, święta krowa, a tu jest Jezus. A jednak po środku jest baranek. I amerykańskiego Jehowy tu nie ma, bo Jezus zawsze się mówił Ojcze. Jego Ojciec mu wszystko przekazał. I Mateusz 17,5, jego słuchajcie, zobaczymy, czy mamy słuchać Jezusa, a nie Jehowy. Mateusz 17,5, srebrzance. No. Faryzeusze Jezusa nie słuchali i już ich nie ma. A dzisiaj są faryzeusze, świadkowie, adwentyści, baptyści, wszyscy uczeni w piśmie, mają te samego ducha faryzejskiego, udawane. Znają pisma jak diabeł, ale nie chcą przyjąć prawdy czystej, Chrystusowej, żeby się pojednać w jednego pasterza Jana 10,16. Czyli Mateusz 17,5, gdy jeszcze mówił, osłonił ich jasny obłok, z którego rozległ się głos, to jest mój ukochany syn. Czy Ojciec Jezusa, Bóg prawdziwy z Boga prawdziwego, Bóg Ojciec Jezusa i mówi do syna swego jednorodzonego, jedynaka. Bo Jehowa nie miał córek, ale Jehowa ma córki i synów, fałszywych, u świadków Jehowy. Siostry ma, siostry i bracia w Jehowie, w tej sekcie. A Chrystus ma, w Chrystusie my jesteśmy, ojcem w niebie jest Chrystus, Bogiem Ojcem, a Jego Ojciec jest naszym dziadkiem. To jest mój ukochany syn, którego darzę uznaniem. Słuchajcie go. Słuchamy Chrystusa, nie Jehowy. A świadkowie słuchają niewolnika z Ameryki, który zniewolił. Dlatego wybierajcie. Nie bądźcie pionierami, bo zginiecie na pewno. Jehowa was uśmierci, bo jesteście jako system zakłamania. Ale prawda Chrystusa. Jana, Efezjan 4:20-24. Błogosławimy. Chrystus tworzy tego ducha prawdy. Jana 6:63. Dla prawdziwych czcicieli. Jana 4, rozdział 14-24. Błogosławimy was. Błogosławimy.